Słuchając psalmu 126, odnosi się wrażenie, że uczestniczy się w wydarzeniu, o którym czytamy w drugiej księdze królewskiej, to znaczy o ogromnej radości, jaką Izraelici wyrażali po powrocie z niewoli babilońskiej do swojej ojczystej ziemi. Perspektywa radosnych żniw, o której słyszeliśmy w modlitwie psalmu, stanowi symbol radości, której źródłem jest wolność, pokój i pomyślność, będące owocem Bożego błogosławieństwa. Modlitwa ta jest zatem pieśnią nadziei, którą należy ożywić, kiedy jest się w stanie lęku, zagrożeń i wszelkiego rodzaju udręk.